Dzień dobry kochani, tym razem z pleneru. Jesteśmy w parku Skaryszewskim i przyjechaliśmy tutaj z kilku powodów. Po pierwsze, na spacer. Co tam ze mną idzie? A, gołąb. Po pierwsze, na spacer. Po drugie, na sesję zdjęciową. Nie moją, ale tego, co mam tutaj w torbie. Tak, słuchajcie, życie blogerki kosmetycznej, trzeba znaleźć plener, trzeba mieć pomysł, sfotografować kosmetyki, a później pokazać je na blogu. Wiem, że dla niektórych może to być zabawne, no ale niestety, ja już zajmuję się tym 7 lat, kiedyś było zupełnie inaczej, wystarczyło, że położyło się gdzieś kosmetyk na białej kartce i nikt nie zwracał na to uwagi. Dziś niestety zdjęcia przyciągają, im lepsze, tym lepsza reklama, oczywiście, im lepsze zdjęcia jakościowo, tym lepiej sprawdzają się na blogu i nie tylko. Także my, blogerki kosmetyczne, staramy się jak tylko można, żeby te zdjęcia jakoś wyglądały. No i też oczywiście ważny jest środek posta, czyli recenzja i to, co tam nasmarujemy, jak to się mówi. No, także mam ze sobą kosmetyki, mam pomysł na to, gdzie je sfotografować i zaraz tam dojdziemy, a przy okazji zaliczymy też spacer. No, i taki początek dzisiejszego dnia, ale my już od rana, nie tylko tutaj w parku, mamy za sobą basen. Powiem wam, że kupiliśmy sobie karnety i teraz co sobotę rano przez najbliższy miesiąc będziemy jeździć na basen i zaczynać dzień dosyć aktywnie. O, a później zakupy, czyli to, co trzeba zrobić w sobotę. Poza tym umówiliśmy się też z moją rodzinką jutro na grilla. Każdy z nas ma przydział tego, co musi kupić i ze sobą przywieźć, więc jak już zrobimy sesję fotograficzną, przejdziemy się trochę po tym pięknym parku, to jedziemy na zakupy. Basia, Basia! Leci? Leci? No chodź! No proszę, proszę! No nie masz nic dla niej, no zobacz, ona głodna! No. Sesja zdjęciowa zaliczona, ale powiem wam, że jest tak pięknie. Tu jest tak cudownie. Dzisiaj mamy tak piękną pogodę, słońce, idealna temperatura. W ogóle w tym roku mieliśmy naprawdę ciepłe, upalne lato. Zobaczcie, już jest, zaraz będzie połowa września. Temperatury są nadal całkiem wysokie. Jest naprawdę cudownie, ale spacerując po parku widać już tą zbliżającą się jesień. Już są, słuchaj, liście na drodze, już zmienia się kolor drzew. Oby ta piękna jesień pozostała z nami jak najdłużej. A co dzisiaj u nas na obiad? Patrzcie, proszę. Ragu dzisiaj wyjątkowo w sobotę, a nie w niedzielę. Nie, dlaczego jutro masz grill? No bo jutro jedziemy na grilla, ale zachciało nam się pasty. Już wczoraj wieczorem Max przygotował ragu i dzisiaj mamy takie pyszności na obiadek. Dawno na moim kanale nie pokazywałam wam żadnych wypieków, więc czas najwyższy to zmienić. I jak widzicie, mam już tutaj pokrojone gruszki, jajko, inne składniki, forma i będzie ciasto. Bardzo, bardzo proste w wykonaniu. Ciasto z gruszkami, a przepis znajdziecie jak zawsze w opisie oraz na Facebooku. Masa gotowa, wymieszana widelcem. Dorzucam teraz gruszki. Piekarnik już się rozgrzewa i zaraz wszystko będę tutaj przekładać do tej mojej maleńkiej formy.
Ciasto gotowe, wyrosło tak jak powinno, posypane cukrem, pudrem. Idealne! W Warszawie organizowane są dwa wydarzenia, takie większe. Pierwsze z nich to Święto Wisły, na którym byliśmy w zeszłym roku, a drugie to Dni Wilanowa. Wilanowa. Tak. I tym razem postanowiliśmy, że pojedziemy do Wilanowa, zobaczyć jak to wszystko jest zorganizowane i jak wygląda, bo podobno w zeszłym roku, o ile się nie mylę, było całkiem fajnie. Dużo koncertów, strefa dla dzieci, chociaż my nie mamy dzieci. Chociaż nie, tutaj mam takie dosyć duże dziecko. Jedziemy zobaczyć, co jest organizowane, jak to wszystko wygląda. Zobaczymy, miło spędzić co masz. Czas. Dokładnie, zobaczymy, co będzie, ale powiem wam, że trochę pogoda się popsuła i zrobiło się chłodniej. Nie ma też słońca. Tylko mam sweterek. Dla mnie to jest idealne. No ja wiem, ty uwielbiasz taką pogodę, no nie? Nie bardzo gorąco i nie bardzo, bardzo zimno. Normalna temperatura 20-23. Widzicie? 20-23, idealna temperatura dla Massimo. Dla mnie też, gdyby nie to, że nie ma słońca. Jakby było słońce, to by było jeszcze lepiej, ale nie ma. My się tym nie przejmujemy i jedziemy na Dni Wilanowa i oczywiście zabieramy was ze sobą. Jestem zła. E co? Dobra biłem? Koncert? Nie, nie. Dlaczego? Bo nie poczekaliśmy na Zakopower. Zakopower? No. No słuchajcie, tak mu było zimno, że stwierdził, że wracamy do domu i przez niego nie mogłam usłyszeć mojej ukochanej piosenki. Tak, pójdę boso, pójdę boso. Może zapoczekam 3 godziny. Ta 3 godziny, ty jesteś 3 godziny. Ale 3 godziny może będzie. No dobra, no musimy tego przeczekać Blue Cafe, a później zakowałem. Salsa. Sarsa. Salsa. Podobało ci się? Salsa meringa. Podobało ci się? Tak, dobra. No, było dosyć sporo ludzi i całkiem fajnie zorganizowane. Oczywiście nie pokazaliśmy wam wszystkiego. W pewnych momentach nawet się nie dało, było za dużo dzieci i też za dużo ludzi. Ale nawet dobra fajnie zorganizowane. No właśnie to miałam powiedzieć, że bardzo fajna organizacja i w przyszłym roku myślę, że znowu się wybierzemy. Mam nadzieję, że będzie Zakopane. Drugi tydzień idziemy na drugi plec. No. No to co, kończymy dzisiejszy vlog? Koniec. Tak. Szybko? Tak, szybko. Naprawdę? No, naprawdę. Cześć, arrivederci. Nie. Ci vediamo la prossima settimana. Dobrze, jak się mówi? Buziaki, tak.
buziaki, pa! You